Nagrodę Uskrzydlony 2009 w kategorii Rozwój i Promocja Regionu otrzymuje Stowarzyszenie Tarnowska Konfederacja Motocyklistów Watacha. Początki działalności stowarzyszenia sięgają 2000 roku. Watacha, członek Polskiego Związku Motorowego, skupia ludzi, dla których jazda na motocyklu jest zarówno pasją, jak i sposobem spędzania wolnego czasu. Watacha stawia na turystykę motocyklową, sporty motorowe, a także bezpieczną jazdę. Promuje region oraz Tarnów na krajowych i zagranicznych zlotach motocyklowych. Jej członkowie odwiedzili m.in. Czechy, Finlandię, Szwecję, Węgry i Włochy. Członkowie stowarzyszenia regularnie spotykają się w swojej siedzibie, dyskutując na temat planów i ich realizacji. Wspólnie podejmują decyzje, wspólnie ustalają kierunki działań. Ambicją stowarzyszenia jest rozwój sportu motorowego, pozyskanie terenów na tor motocrossowy i udział młodzieży w zawodach. Udało nam się oficjalnie zarejestrować sekcję crossową. W chwili jesteśmy już klubem sportowym. Jeśli chodzi o młodzież, no to mamy tutaj sekcję sportową, motocrossową i głównie tu młodzi ludzie mogą się wykazać. Mamy też i zawodników, którzy byli wicemistrzami Polski klubowymi. No, jakieś tam osiągnięcia mamy. Od tego roku będziemy startować już jako klub licencjonowany. Będziemy startować w Mistrzostwach Polski. No zobaczymy, jakie będziemy osiągnięcia. I tu jest ta furtka dla młodzieży, która ma praktycznie od 5 roku życia wzwyż. Bo jeśli chodzi o motocykle poza motocrossem, no niestety takie dziecko 5-letnie na razie w klubie nie może być. Ale ta furtka jest dzięki właśnie sekcji sportowej, czyli motocrossowej. Rok 2010 to udział Watachy w uroczystościach i imprezach o charakterze patriotycznym, m.in. w obozie zagłady w Oświęcimiu, charytatywnym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i edukacyjnym, projekt dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyjazdy na ogólnopolskie i międzynarodowe zloty motocyklistów, promocja Tarnowa i regionu. Tarnowskiej Konfederacji Motocyklistów. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić Państwa na 4. Międzynarodowy Zlot Motocykli w Tarnowie, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2010 w Klikowej, na terenie stada, stadiny koni w Klikowej. Zapraszamy, będzie na pewno atrakcyjnie, wesoło i będzie to również połączone z takim elementem, który cały czas pielęgnujemy na naszych zlotach, czyli hasło Szlakiem Niepodległości, więc będzie pod tym kątem również akcji Trzeci Most i to będziemy kultywować. Zapraszamy. Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu Tarnowskiej Konfederacji Motocyklowej Watacha złożyć wszystkim tarnowianom najlepsze życzenia noworoczne na ten nowy 2010 rok, żeby rok był nie gorszy, a już pewnie nie może być gorszy, żebyście Państwo żyli zdrowo i szczęśliwie, wszystko się dobrze układało, mieliście dla nas tolerancję jako motocyklistów, że czasami burczymy na drogach, ale przez to chcemy być z Wami i życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Chwała na wysokości, a Bogu.